mianowicie zastawienie gracza bez piłki. Bez piłki, co wydaje się dużo trudniejsze, ponieważ gracz jest zaangażowany w przód, może bardziej się skoncentrować na zbiórce piłki z tablicy. I ostatnie ćwiczenie, to będzie ćwiczenie w trójkę, dwa na głowę, granie z elementem zastawienia, to także będzie w kółko. Za moment przejdę do dalszego tłumaczenia, póki co skupię się na ćwiczeniu. Bardzo szybko i dynamicznie. Czwarta rzecz, utrzymanie pozycji bliższej piłki,
niż gracz w ataku, będąc cały czas w mocnym kontakcie plecami, pośladkami, z odpowiednią pracą ramion, aż do momentu odbicia się piłki od obręczy. To jest też kolejny ważny aspekt, przetrzymanie gracza, utrzymanie pozycji. Gracz w ataku wiadomo, że nie będzie stał, tylko będzie próbował się przebić. W związku z tym ten gracz zastawiający musi go utrzymywać na pozycji, czyli cały czas przemieszczać się na nogach w dużym kontakcie plecami z graczem atakującym. Często jest tak, czasami jest tak, że gracz w ataku wyprzedzi, przed wykonaniem piłki wyprzedzi gracza w obronie. To wtedy ten gracz powinien także wypychać na przykład za linię tablicy. Za linię tablicy. Bardzo często jest tak, że gracz w ataku znajduje się blisko, bliżej kosza niż gracz w obronie. I wtedy trzeba go wziąć na plecy albo przodem w jakimś tam stopniu wypchnąć go poza linię deski. Poza linię deski wtedy będzie miał spory kłopot w zbiórce piłki z tablicy. I ostatni element to jest start w kierunku piłki albo wyskokiem, jeżeli jest w zasięgu ręki, w zasięgu wyskoku, albo startem na piłkę biegiem, jeżeli ta piłka odbija się troszkę dalej. Jak widzimy, aż 5 elementów, drobnych elementów, które muszą być wykonywane w bardzo krótkim czasie. Moment wykonania rzutu oczywiście jest uwarunkowany odległością od kosza. Czasami jest to z metra, z 2 metrów, czasami jest to z 5 czy z 6 metrów. Więc ta piłka leci od 1 do 4 sekund. W związku z tym te elementy, wszystkie 5 elementów muszą być wykonane poza ostatnim startem do momentu odbicia piłki od obręczy. Dlatego ten element jest tak trudny do nauczenia. To jest pierwszy aspekt, dlaczego ten element jest tak trudny i po drugie, że jest to element, w którym niezbędny jest mocny kontakt fizyczny całego ciała. Często też w ruchu, co wiąże się z bardzo dobrym przygotowaniem motorycznym, na który wskazuje siła i szybkość nóg, to jest pierwsza rzecz, zwinność, siła gorsetu całego mięśniowego, czyli grzbietu, brzucha, pośladków oraz siła ramion. No i co jest bardzo ważne, zwłaszcza w ruchach młodzieżowych, bardzo ważna jest też odporność na ból, ponieważ bardzo często jest tak, że drobne zderzenie, jedno, drugie, trzecie, bardzo często oznacza dla graczy o różnym charakterze wycofanie się z pewnych elementów. I próbują sobie z zasady jakoś tam ułatwiać ten temat. Także te dwa elementy, tych 5 elementów, które wspomniałem, wykonywane w bardzo krótkim czasie i drugie ten kontakt fizyczny, który jest praktycznie najważniejszy w momencie walki o pozycję i na zastawienie. Zastawienie i walkę na tablicy podzieliłbym na następujące sytuacje. Pierwsze, zastawienie gracza rzucającego. Drugie, zastawienie gracza bez piłki, zarówno po stronie piłki, czyli po stronie mocnej, jak i po stronie pomocy, czyli po stronie słabej. Trzecia rzecz to jest zastawienie graczy bez piłki w obronie strefowej i ostatni element zastawienia i walki na tablicy po wykonaniu rzutów wolnych. Tak? Są to 4 najczęściej stosowane, w zasadzie tylko te 4 elementy wykonania zastawienia. No i z powodów czasowych i trudności tematu nie zdążymy pokazać wszystkich tych sytuacji, więc skupimy się tylko na ćwiczeniach przygotowawczych, kształtujących podstawowe nawyki i zastawienie graczy w obronie indywidualnej. Nie będziemy się rzeźbić z obroną strefową i z obroną rzutów wolnych. Jeżeli będą takie sugestie, to na koniec ja powiem, jak ja to osobiście widzę. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest, podam Państwu teraz w mojej ocenie najważniejsze elementy, moim zdaniem oczywiście, techniczne i wolicjonalne, które podczas gry mogą przynieść pożądane efekty lepszego wykonywania elementu zastawienia i zbiórki piłki z tablicy. To jest oczywiście moje zdanie i może komuś z Państwa się to przyda do dalszego szkolenia. Po pierwsze, próba łapania kontaktu musi zawsze należeć do gracza broniącego. To jest bardzo ważne w treningu. Jeżeli będzie to uzależnione od wykonania gracza atakującego, to zawsze będzie błąd, bo gracz atakujący będzie miał aspekt przewagi decyzji. Dlatego obrońca nie może czekać na ruch atakującego, tylko zawsze jako pierwszy wykonywać ruch do gracza. Jednocześnie jak wykona ten ruch, to wtedy jest po prostu łatwiej wykonać ten element zastawienia. Pojawiały się w moich dyskusjach z wieloma trenerami, co w sytuacji, kiedy gracz w ataku jest daleko od kosza. Jest taka sytuacja, że czasami gracz stoi na 7 metrze i stoi pasywnie. W grupach seniorskich można pewne rzeczy oddzielić. Można ustalić, że jeżeli gracz daleko, to zajmuje się tylko z tablicą.
Można też. Natomiast w grupach młodzieżowych ja uważam, że kształtowanie podstawowego nawyku pójścia na gracza musi być zawsze. Bez względu na to, jak daleko czy jak nisko poszedł z tobą. Gracz w ataku. Tak uważam. Dzięki temu też udoskonalamy te nawyki, które są absolutnie niezbędne. Stopy, to jest pierwsza. Druga rzecz. Stopy gracza zastawiającego muszą być ustawione szerzej niż gracza w ataku. Zarówno przy bankie, czyli przy zderzeniu się twarzą w twarz, jak i po wykonaniu obrotu. Stopy gracza broniącego muszą być szerzej niż gracza w ataku. Przez to unikamy niejako, lepiej łapiemy kontakt i unikamy możliwości minięcia mnie bez piłki na desce. To jest drugi element. Trzeci element, kolejny element techniczny, to wykonywanie obrotu po złapaniu na kontakt. Ja uważam, że jest zbyt mało czasu, żeby nakazywać graczom w obronie obserwacji nóg i gracza atakującego. Przy dzisiejszym tempie gry i przy tych wielu elementach, które mamy do zrobienia w tak krótkim czasie, ja uważam, że obrót może być wszystko jedno w którą stronę. Wszystko jedno w którą stronę, byle był wykonany dosyć szybko i z aktywnym kontaktem z przeciwnikiem atakującym. Często ci gracze będą wykonywali obrót w dobrą stronę, natomiast zwracanie uwagi to jest element percepcji graczy, którzy się koncentrują wtedy na nogach, a nie faktycznie na szybkości wykonania tego elementu. A ten element do momentu odbicia piłki od obręczy jest bardzo, bardzo ważny. Zresztą dla mnie najważniejsza jest skuteczność tego elementu, czyli wzięcie na plecy tak, żeby być przed graczem w momencie zderzenia piłki z obręczą, trzymać gracza na plecach w kontakcie i widzieć, w którą stronę ta piłka się odbywa. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz. Wytrącenie z równowagi gracza atakującego przez obrońcę albo poprzez bank, natomiast tutaj należy zwrócić uwagę na prawidłową pracę ramion, żeby to pchnięcie nie było fałą. Wiadomo, że bardzo często jest tak, że sędziowie gwiżdżą to bardzo różnie. Część sędziów zwraca na to mocną uwagę, część troszkę mniejszą i to też trzeba jakoś tam wyczuć. Natomiast w nauczaniu gdzieś te ręce nie mogą iść dłońmi na gracza, tylko raczej przylegające do tułowia. I mimo wszystko lekkie podepchnięcie powinno być, żeby ten atakujący zrozumiał, że wcale nie będzie tak łatwo pójść na deskę w ataku. I druga rzecz po obrocie, zejście pośladkami w uda przeciwnika. W uda przeciwnika, jeżeli przeciwnik nie jest na tyle nisko na nogach, to on po prostu przez to wejście pośladkami w uda wytrąci się z równowagi. Dlatego tutaj bardzo ważnym akcentem jest środek ciężkości. Ten środek ciężkości gracza broniącego musi być dużo niżej niż gracza atakującego. Wtedy ta skuteczność będzie z automatu dużo większa. Mocniej ugięte nogi, pośladki niżej. Kolejna rzecz. Praca ramion przy zastawieniu. Sędziowie bardzo często orzekają faule przy przytrzymywaniu gracza atakującego przez obrońcę dwiema dłońmi za plecami. W ten sposób. I to jest naturalne, więc tego nie możemy uczyć. Ja uważam, że są dwie możliwości. Pierwsza możliwość. Na niskich nogach lekka kontrola jedną łapą, druga ręka w górze w przypadku, kiedy piłka się dosyć szybko odbije, żeby ją w jakiś sposób kontrolować. I druga wersja, ręce z boku usztywnione, lekko zgięte w łokciach, żeby gracz mnie nie ominął i przetrzymanie na plecach, ewentualnie na ramionach gracza. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej opcji. Jeszcze trzy rzeczy, już o tym wspomniałem, ale konieczne w walce na kontakcie o pozycję w zastawieniu jest bardzo niska pozycja całego ciała. Po to, żeby bumpa, obrotu, utrzymywania kontaktu, startu na piłkę wykonywać bardzo szybko i wtedy jest po prostu łatwiej. Im jest niżej, tym jest też łatwiej. Kolejna rzecz, cechy policjonalne i odporność na ból są absolutnie niezbędne do walki o pozycję przy zastawieniu w piłce piłki z tablicy. Najlepiej doprowadzić do sytuacji, kiedy graczowi zasadu przestaje się chcieć. Przez nasze właśnie cechy policjonalne, takie jak determinacja, agresywność, wola walki, no i tak jak już wspomniałem, ta słynna odporność na ból. To jest bardzo ważne. Ostatnia rzecz, gracze niscy i słabsi fizycznie często mówią, że ja dobrze zastawiam, że ona jest silniejsza i mnie zbycha po proszę. Bardzo często w takich sytuacjach ja przynajmniej stosuję taką metodę, że jeżeli już się znalazłam w sytuacji poprzez jakieś switchowanie, że jestem graczem mniejszym, słabszym fizycznie, to wtedy staram się nie brać na plecy, tylko twarzą naturalnie wypykam gracza i nie biorę udziału w piłce piłki z tablicy. Ale przez to ograniczam możliwość zebrania piłki przez gracza, którego ja zastawiam. I wtedy inni gracze mogą ten element zbiórki wykonać.
Dlatego też ja uważam, że element skrótu piłki w obronie jest bardzo częstym elementem zespołowym, a nie indywidualnym. Ponieważ zastawienie graczy jest tak ważnym elementem przez wszystkich, całą piątkę, że jeżeli jeden z graczy nie zastawi, to jesteśmy dużym problemem. To tyle, jeżeli chodzi o te aspekty techniczne, na które ja zapracowałem. I teraz przejdziemy już do tego. Element trzymania na plecach, utrzymywania pozycji w walce o pozycję.
wyglądał. Do czasu, jak to było, to nie było na ruchu.
dynamikę, troszkę przeceniając umiejętności dziewczyny. Natomiast to, co mówię, na dwa kosza niezwrotne, aktywne zastawienie. To jest pierwsza rzecz. Potem można to zrobić w przemieszczaniu, tak jak w tej chwili. I ostatni wariant, którego tu nie będę pokazał, bo on jest zdecydowanie za trudny. Gracze ustawiają się na różnych pozycjach i idą do swoich graczy na danych pozycjach. Czyli jeżeli wysoki gracz staje z prawej strony, a wysoki przeciwnik biegnie z lewej strony, to on idzie w drugą stronę. Tak, ten gracz do tego, ten gracz do tego, na zastawienie. I to jest jeszcze troszkę utrudnienie tego ćwiczenia. Jednocześnie ten gracz może wykonać podanie do tego i do tego. I ten gracz, zwrotne podanie, nie musi iść do tego gracza, który do niego podawał. I to jest, że tak powiem, doskonalone troszkę to ćwiczenie w dynamice. Myślę, że brawa dla dzieci, bo się bardzo starały. Tak? Wiadomo, że trudno nauczyć czegoś w przeciągu 45 minut, natomiast chcieliśmy też przedstawić pewne akcenty, pewne aspekty, na które uważamy, że powinno się zwrócić uwagę. Ja uważam, że ja też. Myślę, że większość z Państwa uważa podobnie, że te elementy są najważniejsze. Jeżeli macie jakieś uwagi, coś do dodania, to bardzo chętnie też Państwa posłucham. Ja mówię. Bardzo proszę. Ja w trybie sprostowania. Zostałem tutaj, Maciuś troszkę zmodyfikował moje ćwiczenie, które ja stosuję. Ja stosuję nieco inaczej. Myśmy rozmawiali tylko telefonicznie. Ja nieco inaczej robię to ćwiczenie. Znaczy tak, mogę zrobić. Oczywiście. Chodźcie, przyjdźcie. Częstym problemem jest to, że na treningu jest za dużo piłek. Znaczy ja tak. I jak ja pamiętam czasy, kiedy było mało piłek, żeby człowiek wykonał rzut, to musiał troszkę powalczyć o ten piłek, tak? Zazwyczaj było tak, że z sześciu chłopaków byliśmy pod koszem, jeden rzucał, reszta się musiała. I jak człowiek dorwał tą piłkę, to ją naprawdę szanował.
większą możliwość wykonania rzutów, większa ilość rzutów. A poza tym zawodnicy zaczynają, moim zdaniem, szanować ten rzut, czyli wykonują go byle jak, bo muszę się skoncentrować, że załóżmy w ciągu 3-4 minut wykonam, nie wiem, 4 rzuty z tego, żeby 3 trafić. A tam walka, jeżeli ktoś nie walczy o tę piłkę, to w ogóle nie wykonuje. Tak? To jest dosyć ciężkie ćwiczenie, szczególnie dla dziewczynek, dlatego one tak chyba tak walczymy, ale chłopcy lubią się bić i uważam, że trzeba takie elementy wprowadzać dosyć szybko, bo my jesteśmy w stanie, my często wchodzą dzieci na trening, wykonują sobie, każdy ma piłkę, każdy rzuca, nikt się nie bije. To tyle w trybie stosowania. Ja wiedziałem, że to ćwiczenie tak ma wyglądać, natomiast zmieniłem wiele realnie kontekst w kontekście ataku obrony. On bardziej na tym elemencie zależał, oczywiście jest cała masa ćwiczeń na walkę pomalowanym bez określenia ataku obrony, i kto się na tym wygrywa. Natomiast ja to prostowania. Nie ma, to ja w takim razie chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie bardzo.